kaszubski Bazuny, który wprowadził nas nie tylko w śpiew kaszubski, ale również w taniec. Przepięknie ubrani w strojach kaszubskich właściwie podkreślili ten charakter kaszubski tej imprezy. Jeżeli chodzi o język sam kaszubski, to też mieliśmy spotkanie z kabaretem Kuńda, mówiącym właśnie w tym języku. Tak. Jak prawić komplementę? Wyobraźmy sobie piękny wieczór, nie taci deszczowy jak teraz, ale piękny, rozgwieździony niebo, księżyc świeci, gwiazdę, piękno płygłe dałem sobie, zabiera na spacer, no i chcę jakoś sobie zaimponować. Proszę bardzo. Anka, słuchaj chwilę, bo to jest tako fajne, no tako fajne. No Anka, i co, zrobiło wrażenie? Nie. No nie, no pewno się nie, jak to miało zrobić wrażenie? Bo Białka nie chce, żeby chłop taci prosty rzeczy godu. Białka chce, żeby chłop to był poeta, i to co ty śluć? Żeby chłop to był poeta, żeby on rozumiał cały piękno tego świata, zarzec w pięknych, krótkich słowach i rzec to prosto w iłecie, żeby ona cięła, że ten moment je wyjątkowy, uebłeniony, ty ma piękny, ma słowa, ma ja ci opisywają ten piękny świat, który z tobą so piękny, zanka temu ziołena je piękno. No wie to, co widzę. Jeś rosta sama sytuacja, ale teraz spróbuj inaczej ten komplement rzec. Anka, zdrzena to niebłe. Widzisz te wsiedci piękne gwiazdy na niebie? Przy tobie to gówno. I co? Zrobiła wrażenie? Nie. Cieszymy się, że Park Kulturowy ma już 10 lat. I właściwie każda impreza towarzysząca nam w tym sezonie też mówi o tych obchodach dziesięciolecia, bo cieszymy się właśnie z tego, że to miejsce jest i do tego miejsca można przyjechać i można dowiedzieć się o ciekawej historii tego miejsca i tych okolic. Oczywiście w tym roku gościliśmy Państwa Kuperschmidt ze Swarzewa, panią Krysię, Krystynę i pana Jacka, którzy pokazali nam warsztat rybacki. Jak tak naprawdę wygląda ta praca rybaka związana z sieciami, z tworzeniem sieci, z naprawianiem sieci, czyli tak zwanym wybijaniem sieci i nabijaniem sieci. Można było też tego warsztatu spróbować, tak? Czyli dotknąć, zobaczyć, jak te sieci się wyplata i co tak naprawdę się z nimi robi. Jest to bardzo trudna sztuka i dzisiaj mieliśmy okazję to zobaczyć. Cieszymy się, że nasi goście odwiedzający naszą osadę tak chętnie brali udział właśnie w tych warsztatach. I choć łowisko nie może zabraknąć tutaj szant, tak? Tej takiej tradycyjnej muzyki szantowej i tutaj zespół Atlantyda właśnie wprowadza nas w ten klimat morski, w ten morski klimat muzyczny. Zdjęły nasze serca, uspokoją bicie swe.